nie zwracam uwagi, wiecie. Kurwa, jak świecą w oczy, no bo oni są wyżej, ja tu tego i dlatego tak się dzieje. Już tam motocyklista, pewnie sapie. Pierdolę, jadę tyle co przepisowo, nie muszę zapierdalać. No już kierunek, ale to chyba skręca, dobra. Tu jest Kaliny, tak, tu jest Kaliny i Kalinka słynna po lewej. Jeszcze dalej jest to targowisko, ale już się powoli kończy. No widzicie, ten Szczecin nie jest wcale taki duży. Tutaj kawałeczek już odjechaliśmy i dupa, no. Dupa blada. Ale ładnie, ładnie właśnie, dobrze, że to odkryłem. Nikt mi kurwa tego nie powiedział, ale oglądałem ostatnio tą Globstory. I ona tam coś mówiła o tych FF. Ja mówię, ja zobaczę specyfikacji tej właściwie opisie, czy jak to się nazywa. No tam, no to zobaczyłem i właśnie powychodziło. No rzeczywiście testowałem, ale nie miałem okazji jeszcze tak testować tego tak po ciemku bardzo. Dobra, jedziemy. Passat, pięknie. Te Passaty fajne auta, tylko kurwa, no. Wiecie, co się porobiło, no. Zaczęli, wiecie, jeździć oszołomstwo całe, nie? No i trochę zepsuli. I teraz ten Passat to już się tak kojarzy źle, no i kiedyś jak się podobał z wyglądu, to teraz nawet się już nie podoba z wyglądu. Przez właśnie, przez te osoby, nie? Dobra. Co my tu mamy? Co to, jak to się nazywa? Pogodno czy Gumieńce? Pogodno, to jest Pogodno po prawej stronie. Gumieńce są tam po lewej. Ale tu jest ciekawa sprawa, bo proszę Państwa, tutaj mamy taki słynny sklep Syriusz z Połem. To on jeszcze taki, wiecie, no troszkę tą epokę tamtą jeszcze tak zatrzymał w ogóle. No z Połem fajna, fajna taka marka polska, nie? I mogłaby zostać. Na chuj nam jakieś kurwa marki typu, wiecie, Lidle, typu jakieś Biedronka. My mamy swoje sklepy. Można było swoich kupować. No ale chuj, no po co o tym gadać? Wiadomo jak jest, nie? Dobra, jedziemy sobie na spokojnie. Spokojniutko. Kurwa, gdzie mnie to zaprowadziło tutaj w ogóle? No właśnie, to co kolega mówił z tym ostrzeniem, to jest... tu nacelować, bo jak jest na tym szerokim, on sobie lepiej ostrzy, nie? A tu ostrzy tak sobie. Dobra. I tutaj ja bym sobie machnął może w lewo. Tu jest słynne jezioro po prawej, Rusałka. Takie na spacery dobre i wiecie, żeby pobiegać, nie wiem, na rolkach czy tam można jeździć, chyba można już, jest jakiś asfalt, chyba jest, dobra, ale Mietek fajny, klasa, 4Matic, 4Matic, CDI, 3,5 litra, no i taki można zapierdalać, ładny kolor, patrzcie dziewczyna na, o kurwa mać, nie wysprzęgliłem do końca, bo się skoncentrowałem na tej dziewczynie, że tym motocyklem zasuwa. Czy jest tu ktoś? Dobra, naprawdę, okej. Kurwa, przecież ja nie mogę tak robić, bo zepsuję auto. Że to ma dopiero ile? 20 parę lat. Dopiero 495 tysięcy przebiegu, no kurwa, no. Co, chcesz uszkodzić auto nowe? Głupi jesteś jakiś, no to co? Dobra, jedziemy, jedziemy. Same outlety.
pamiętam, kiedyś prędkość mierzyli często. Oczywiście tutaj zapierdalali popakę ludzie. No. Tu po prawej Turzyn. No, ze starego Turzyna już tutaj nic nie ma, bo tutaj sobie jakoś to podziałali i zrobili taką galerię, nie? Galerie, ale obok galerii właśnie powstały pawilony takie, wiecie, już jak galeria handlowa dzisiejsza. Kiedyś byłem w tych pawilonach, no kurwa, nic tam się nie działo, no. Jak ten COVID uderzył, no ja pierdolę, to tam nie jeden się zawinął stamtąd prawdopodobnie. No, ale to widzicie, na przykład tutaj, co mi się podoba, drogi dla rowerów, że zrobili, no to jest zajebiste. Kiedyś może mi się tam coś nie podobało przez chwilę, ale to jest, wiecie, to jest naprawdę fajna sprawa. No mały ten Szczecin, 2-3 ulice na krzyż i koniec. O, tu jest ciekawa sytuacja, bo tu jest zakaz skrętu w prawo. Ale ten zakaz skrętu w prawo dotyczy pierwszej jezdni, więc tu w prawo nie możecie skręcić, ale w następną już możecie i dużo osób myśli, że nie może. To jest taka ciekawostka właśnie. Tak, ten zakaz tutaj skrętu w prawo. Tutaj nie wolno, nie? No bo by się korkowało, bo tu ludzie przechodzą i tak dalej. Ale tu już można na legalu, bo nawet jest strzałka na jezdni. Dobra, jedziemy. Plac Kościuszki. Kiedyś po lewej były fajne, o, do 2000 roku, to niedawno, nie? 21 lat temu, niedawno. I tam były gyrosy, wyobraźcie sobie, czyli kebaby greckie. Zajebiste były, naprawdę. No, sosik taki, ta bułka trochę inna była w ogóle. Gyros. Teraz gyros możecie zjeść w policach, no ale no, byłem, no dobry, w miarę taki dobry jest. No. Może dupy nie urywa, ale dobry. Ale za to wiecie, co możecie zjeść w policach zajebistego. Zapiekanki takie naprawdę zajebiste. Słuchajcie, te zapiekanki to są, to jest mistrzostwo świata. Naprawdę, kurwa, takich zapiekanek nie ma nigdzie. Tutaj co jest? Słynna stacja benzynowa. Kiedyś była strzelanina i niejaki. No ten, ale nie będę mówił kto. Został tu postrzelony i poszedł na wieczny odpoczynek. Nie. Niestety, nie wiem. Nie kumplowałem się z nim. No dobra. Tu mamy. No może na dworzec sobie skoczymy, co? Proszę Państwa, ale dołem, właśnie dołem. Skoczymy sobie na dworzec. W ogóle to bym skoczył może na Łasztownię, co? Pokazałbym dojazd na Łasztownię. Czekajcie, no, proszę Pana, schodzimy z roweru, jak jedziemy. Ale to tam chuj, dla mnie tam może sobie nie schodzić. Ale czasami może być lipa. Kurwa, 46 sekund, ja pierdolę, no to jest dramat jakiś, no. 38, 39. No widzicie, dzisiaj piątek, weekendu początek w Szczecinie, więc ludzie się szlajają. No. 27 sekund. Małolatki chyba wyczaiły tutaj z prawej strony, że nagrywam. No bo to wiecie, nic się kurwa w tym Szczecinie zjebanym nie dzieje. Machają do mnie. Dobra. 9, 8, 7 i jedziemy. Dobra, i zapierdalamy. A to nie jakaś dziewczyna tutaj jest, ale... Okay. Tu mi
mi się bardzo podoba, nie tylko mi pewnie. Patrzcie, jak to jest pięknie. To jest ten katedra niemiecka kiedyś. I ona została trochę zburzona. Tak, tu ktoś zapierdala, ale oczywiście. No i odbudowali w końcu ten czubek, nie? Bo już ją w ogóle odbudowali, ale później czubek odbudowali. Dobra, my w prawo pojedziemy. Niech tam ktoś zapierdala z tej góry tym wielkim samochodem. Co to jest w ogóle? Bo sterku się wydaje, jakby to był jakiś czołg. Mały nie jest, ale też nie jest aż taki super wielki. Dobra. Kurwa, ty, może jechać lepiej tam, na ten, co? Właśnie się zastanawiam, co by było lepsze. Kurwa, ten dworzec zjebany będę pokazywał. Już to nie Wrocław, żeby się, kurwa, chwalić dworcem. Chociaż nie, coś tam go opatulili trochę styropianem i tak dalej, nie? Ale... ale pojedziemy, zobaczymy... zobaczymy właśnie, pokażę wam dojazd na Łasztownię. No to niedaleko, tu już po lewej co widać te reklamy tam. Ten home.pl. Co tam mają? Mbank. Coś tam jeszcze. Kurwa, no ciągle trzeba czekać w tych pierdolonych tych. No robię pauzę, to bez sensu. Dobra, kurwa, nie dość, że trzeba czekać, to jeszcze jakiś chuj biały tam śpi. Kurwa, trzeba go obudzić może. Ale zapierdala BMW. Dobra, patrzcie, to jest most długi, te wieżyczki. Tu ja mam tu kiedyś otwierany, oczywiście zwodzony, tak? Czy jak to się nazywa? Dobra. Ale ludzi zapierdala tam na te łasztownie całe. Przychodnia portowa po prawej i tu jest chyba też siedziba tej firmy Euroafryka, no to jest właśnie tutaj. Chyba od nich kiedyś ten Hewer już zatonął, no niestety, niestety. Proszę, C-klasa, możecie się tu wbijać. Policja sobie stoi i trochę pilnuje o porządek, trochę dba. Ale to dobrze, bo to kurwa, wiecie co, przepierdalają się przez ten, przez to rondo. No, na szybkości, za szybko, nie? A może jakaś impreza jest dzisiaj? Zobaczymy za chwilę. O, fajnie jak to by było na żywo. Słuchajcie, obiecuję, że no kurwa, nie żebram o też subskrypcji, ale jakbym miał 1000, to bym robił live'y, no. I ktoś by mógł sobie zobaczyć Szczecin na żywo, no to jest zajebiste. Dobra, jedź Pyrzyce, kurwa, no. Dobra, jesteśmy... Powiem wam, że jak jesteście w Szczecinie, to sobie tutaj przyjedźcie, bo naprawdę jest sympatycznie, no teraz, nie? A w zimę, no to może być trochę lipa. Co to się dzieje tutaj? A, bo tu chodników nie ma, no to jak oni mają iść, proszę państwa? Dobra, więc tak. Przyjeżdżacie tutaj do Szczecina i tutaj w tej Żabce zaopatrujecie się w alkohol. No ale widzicie, kurwa, kolejka jest zajebista. Może na tym obiektywie nie było widać, to sobie trochę poczekacie, więc możecie gdzieś indziej się zaopatrzyć, żeby kurwa, no nie stać w tej kolejce, nie? I tutaj możecie sobie dawać palnik po lewej. Natomiast jak macie trochę więcej kasy, to sobie idziecie do jakiejś knajpy tutaj, o. No ale wiecie, w knajpach jest fajnie, no ale kurwa, nie macie tego kontaktu, wiecie, z dworem, tak? Więc... Dobra, kto ma tu pierwszeństwo? Czy tu jest prawa ręka? Bo to kurwa dzisiaj nie wiadomo. No to macie tutaj trochę tych knajpek. No i jak na razie jest Wesołe Miasteczko, takie nowoczesne. Kiedyś to się nazywało Wesołe Miasteczko. Wesołe Miasteczko. A teraz to się nazywa, no, Park coś tam, Holiday, czy jak to tam, już nie pamiętam. Ale zaraz będę wiedział. Po lewej jest... Po lewej też jest restauracja Ładoga. Nie wiem, czy ona jest z hotelem razem, czy w ogóle działa, nie? Ale no, tak wygląda. Chuj wie, no nie wiem. Parasolki poskładane, no to chyba nie działa. Kiedyś stała na wałach Rubrego, no. I tutaj możecie też tym mostem sobie przejść i tu macie te dwa zejścia. Z tamtej strony chyba i z tej. Z tej właściwie, no bo jak z tamtej idziecie, to wiadomo.
Tak. I tu macie te dwa wejścia, czyli stąd możecie też na wały, a tutaj troszkę dalej, tam jak koło zamku wychodzicie. No i patrzcie, jak to wszystko zajebiście wygląda. Ten Muzeum Morskie, czy jak to się nazywa, po lewej stronie. Kiedyś wracaliśmy ze Szwecji, no jachtem z kolegą. No wiadomo, że z kolegą, przecież ja nie mam jachtu, nie? No, to trzeba być, wiecie, bogatym, nie? Pędził na wmurowanie kamienia gdzieś tu po lewej stronie. No właśnie do tego muzeum, więc nie mógł już ten i poleciał. Ale patrzcie, jak to zajebiście wygląda. Dobrze, że nie jadę pierwszy, bo ten mi drogę tarasuje. No tu się mogą zaraz bulwersować. Jak to ja, kurwa, po asfalcie jadę? No Szczecin to stan umysłu trochę, można powiedzieć, nie? To wszystkiego można się spodziewać. Tu jakaś knajpa była po prawej, chyba dalej jest. No kurwa, na chuj się pchasz tym motocyklem, kurwa. Ja pierdolę, no na mnie się pierdolony pcha. Przecież widzi, że jadę, kurwa, no. Tam miał miejsce, ja nie miałem, bo mi tu ludzie chodzą. Ale nie, musi, kurwa, bo koledze tam machnie. Ten też jakiś mądry, kurwa, na koło staje, jak widzi, że naprzeciwko ludzie zapierdalają. Naprawdę motocyklistom to trzeba by było, kurwa, troszeczkę, wiecie, podszkolić ich w tym jeżdżeniu. A później wypierdala mu ten motocykl, leci chuj wie gdzie. No dobra, no to tak wygląda, słuchajcie, te wagoniki są tutaj widoczne. No i tak się w miarę zachowuje. Ja pierdolę. Trochę lipa. No ale dobrze, pokażę wam coś tutaj trochę. Kurwa, ile ludzi się zbiera. Policja. O co chodzi z tą policją tutaj? Dbają chyba o porządek, nie? Co, ja już tam nie mogę? Nie, no mogę, przecież nikt tutaj nie... Kurwa, jakbym wiedział, to ten kamper się tutaj nie mieści chyba. Ile ja mam tam do krawężnika? Muszę do krawężnika dobić, bo to kamper chce przejechać, nie? A za mną ktoś jest? Chyba nie, więc ja zrobię coś takiego jak... Dobra. O, widzicie? Dobra. Panie Poli... No gdzie tak jedziesz, debilu, kurwa? Pierdolony, nawet nie przyhamował. No kurwa, z 3 cm między lusterkami było. No kurwa, co za debil. Dobra, one ten... Ja tu mogę wjechać? Mogę chyba. Dobra, jedziemy. Kurwa, najebani. Macie chodnik, to zapierdalajcie chodnikiem, a nie kurwa tutaj. Ludzie poubierani jak nie z tej planety w ogóle niektórzy. Ja pierdolę, oni zaczynają chyba zawracać. To jest dramat, kurwa, proszę państwa. To jest dramat. Jedziemy. O, jak coś, to mam rejestrator taki. Chuj, no przecież nie zawrócę tutaj. A co on tam pokazuje? Dobra, ja pokazuję, żebym jechał, no to jadę. Kurwa, ty, jakiś koncert jest, proszę państwa.
Dobra, może jakąś pauzę zrobię, bo to nie ma co nagrywać. Dobra, proszę Państwa, ja już wiem, dlaczego tak mało ludzi było na mieście. Z tego względu, że wszyscy są tutaj. Dobra, tam już nie wolno. Co jest grane? Zaraz mi się bateria skończy.